zawód piękny, ale bardzo ciężki. Mowa o pielęgniarkach i położnych, które swoje święto obchodzą 12 maja. Data ta nie jest przypadkowa, bo tego dnia urodziła się Florence Nightingale, która była prekursorką nowoczesnego pielęgniarstwa i założycielką pierwszej szkoły, w której uczono tego zawodu, a było to w 1860 roku w Londynie. Dzisiaj pielęgniarki i położne stanowią jedną z najliczniejszych grup zawodowych w naszym kraju. Ich praca nie jest łatwa, a do tego wymagająca poświęcenia i oddania. Tylko w Konińskim Szpitalu zatrudnionych ich jest 670, a to i tak za mało. Bo to było moje powołanie. Od zawsze chciałam być pielęgniarką. Jest kilku pacjentów leżących, gdzie trzeba sprawować opiekę przez całą dobę. Pozostali pacjenci są w miarę samodzielni, ale też wymagają pomocy. Pracuje mi się tutaj dobrze. Zawód pielęgniarki jest dla mnie powołaniem. Jest to ciężka praca dla pielęgniarek, ale osoby, które wybrały ten zawód, spełniają się tutaj. Wykonują tę pracę w bezpiecznych warunkach. Przy pacjencie jest to praca z powołania. To jest pierwsza grupa, która wita pacjenta w SOR-ze, która wita pacjenta w oddziale, a więc grupa, która jest nie tylko obarczona wieloma obowiązkami, ale bardzo odpowiedzialna. Jednak pielęgniarki i położne pracują nie tylko w szpitalach, można je spotkać także w innych miejscach. Oprócz tego, że panie pracują na rzecz pacjenta, czują się odpowiedzialne, to jednak poszerzają te horyzonty zawodu. Bo przecież zawód pielęgniarki to nie tylko zawód bezpośrednio poświęcony pacjentowi przy łóżku pacjenta, ale to też pełna profilaktyka, to jest rozmowa z rodzinami, to jest przygotowanie pacjenta do życia w domu, do samoopieki, a więc ten wachlarz prac naszych pielęgniarek jest bardzo duży. Nie ma przesady w twierdzeniu, że rola pielęgniarek i położnych jest nieoceniona w polskim systemie ochrony zdrowia. Często z ich inicjatywy prowadzone są kampanie edukacyjne oraz informacyjne. To one docierają do środowisk szkolnych, seniorów, niepełnosprawnych, obłożnie chorych oraz do tych wszystkich, którzy z różnych powodów mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. Dlatego do wykonywania tego zawodu potrzebne są określone cechy i umiejętności. Zawód pielęgniarki położnej jest zawodem bardzo pięknym, ale jednocześnie odpowiedzialnym, wymagającym wielu cech, które powinny przyświecać właśnie kobietom najczęściej, bo to najczęściej one realizują ten zawód, a więc cierpliwość, oddanie drugiemu człowiekowi, potem stała, że tak powiem, dyspozycyjność, bo te pielęgniarki pracują w dzień i w nocy. A więc te cechy, które najczęściej nam się nie dotyczą ludzi, którzy są w innych zawodach, a więc cierpliwość przede wszystkim, odpowiedzialność. Osoby wykonujące ten zawód doceniają także lekarze. My, lekarze rodzinni, doceniamy ich wkład w opiekę nad pacjentem, chęć niesienia pomocy, zaangażowanie, profesjonalizm, wrażliwość, umiejętność współodczuwania oraz zrozumienia człowieka w jego cierpieniu. Zawód pielęgniarki i położnej, czego świadkami jesteśmy na co dzień, to wyjątkowo odpowiedzialna misja. Chcielibyśmy, żeby została doceniona przez rządzących, a pielęgniarki i położne czerpały prawdziwą satysfakcję ze swojej pracy, podkreśla Bożena Janicka, szefowa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Dlatego lekarze skupieni wokół PPOZ-u życzą wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom oraz położnym, także tym pracującym w podstawowej opiece zdrowotnej, radości i spełnienia w służbie na rzecz chorych, nowych możliwości w osiąganiu zamierzonych celów oraz spokoju i szczęścia w życiu rodzinnym. Do życzeń przyłącza się także przełożona wszystkich pielęgniarek i położnych Konińskiego Szpitala. Chciałabym z tego miejsca wszystkim naszym koleżankom, pielęgniarkom i położnym serdecznie podziękować za ten trud, za pracę na rzecz pacjentów, naszych rodzin. Życzyć im naprawdę dużo zdrowia, dużo satysfakcji z pracy. Niech realizują swoje małe i większe marzenia i niech dalej towarzyszą nam w pracy. Potrzebujemy naszych pielęgniarek i położnych.